Kochani, na początku bardzo ważny komunikat. 20 marca o godzinie 9 nie ma posiedzenia przed tak zwaną Izbą Dyscyplinarną. Ten termin został po raz kolejny odwołany. Informuję Was o tym i apeluję, żebyście nie przyjeżdżali pod Sąd Najwyższy. Nie ma co ryzykować własnym zdrowiem, mnie tam nie będzie i nie będzie żadnej demonstracji, więc proszę, żebyście też się nie zbierali. Wiem, że odwagi Wam nie brakuje i z pewnością byście się stawili pod Sądem Najwyższym, ale nie ma takiej potrzeby i pamiętajcie też o swoich najbliższych. Mamy epidemię, terminu nie ma. Czekamy cierpliwie, co zrobi dalej tak zwana Izba Dyscyplinarna. Fikcyjny sąd, fikcyjni sędziowie, jak się okazało, fikcyjny termin. Nie ma tego posiedzenia. Czekamy na kolejne zawiadomienie o nowym terminie. 20 marca Justicja około 9:30 zrobi taką kafejkę internetową, więc zapraszam na stronę Justicji. Jak już tam będziecie, rzućcie okiem na raport Justicji dotyczący represjonowanych sędziów. Dziękuję za wsparcie i na ulicy, i w mediach społecznościowych. To jest bardzo ważne nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich sędziów. Za to Wam serdecznie dziękuję. No i czuję, że nie jestem sam. Także dzięki i do zobaczenia i trzymajmy się i z pewnością zwyciężymy.